Dobrze, zaczynamy. Ja już jestem gotowy. Mogę wejść do kuchni. No i tak, w co jestem ubrany? Mam czapkę. Czapka jest najważniejsza. Każdy, kto wchodzi do kuchni i ma styczność z jedzeniem, powinien mieć czapkę. No i później ładnie wyprany i wyprasowany mundurek biały. Do tego przesłonka, spodnie. No i oczywiście safety shoes, czyli takie ze stalową kapką z przodu. No nie, no musi i... być stalowa, ważne, żeby były antypoślizgowe. No i są antypoślizgowe. Tak więc bezpieczeństwo to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście. Chodźcie do kuchni i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, idziemy do kuchni. Pokażesz mi tylko szybko kuchnię, co wy tu macie, jak... co tutaj jest. Dobra, no powiedz mi, co tutaj jest. Tutaj mamy tak, sekcję starterową, tu przychodzą wszystkie czeki. Tędy, tak? Tak. To ja będę tutaj na starterach? Tak, wszystkie zamówienia wychodzą tutaj. Dobra. Wkładamy je w tą rynienkę. Prowadnicę, tak. Prowadnicę, tak. I tu wykonujesz wszystkie startery, które są zamówione. Po czym jak zostają wysłane, przesuwasz je w to miejsce. One tu oczekują na tak zwane away. Czyli to jest czas, w którym ludzie degustują swoje startery, czyli przekąski. No, no. Później przychodzi kelnerka, mówi, że ten i ten stolik jest away. Away. Przesuwa się go tutaj, to jest sekcja mańcowa, czyli dań głównych. I tu się wydaje wszystkie dania główne. Dania główne. Po czym, jak zostanie wysłany, czasem jest deser, pre-order, zostają przekazany na tył. I z tyłu jest sekcja deserowa. Dobra, pokaż mi jeszcze tutaj, co ty tutaj masz. Ja widzę, że tu masz duży piekarnik jeden, tak? Tu są dwa piekarniki, tak zwane cztery stones, czyli cztery paniki. Tu są, jest sześć paników, dwa grille salamandry, tak zwane salamandry, chargrill gazowy. No i frytownice widzę tutaj. Dwie frytkownice, zawsze musi być olej czyściutki, który jest wymieniony. Pasta boiler na pasty. Tutaj KP dalej section. Mamy KP section, czyli dishwasher, maszyna do mycia. Tu jest pizza oven. Tutaj zaczynaliśmy, co nie? Na tym zmywaku, kurde, to były jazdy. Jest pizza oven, taki dwukomorowy, mniej więcej na cztery pizze. I tu masz dishwasher section. Tak, tu mam taką wysuwaną, tymczasową sekcję, jak przychodzą zamówienia, ja sobie je tutaj rozkładam. Ta lodówka jest nieużywana, ponieważ jest niepotrzebna. Tu są desery. Tu są pizza, tu jest pizza, tak zwana pizza section, lodówka z produktami tylko na pizzę, dwa zamrażalniki, w których trzymamy chleb i lody. Widzicie, o to właśnie chodzi, że w takiej restauracji świeżej tylko chleb i lody. A tutaj? Tu mamy tak zwany walk-in fridge, czyli duża lodówka. Powiedz Maćku, co to jest, bo to jest bardzo ważna rzecz. Walk-in fridge to jest tak zwana lodówka, tak. Duża lodówka, do której można wejść. I tu trzymamy wszystkie nasze główne produkty. I jak szef kuchni ma jakiś problem do kucharza, to go zaprasza do tej lodówki. Zamyka tą lodówkę. I tu mu uprawi morały. I spuszcza mu w pierdol tutaj. Tak głośno, żeby nikt nie słyszał. Tak, bo to są dźwiękoszczelne drzwi, grube, nikt nic nie słyszy. I tutaj dokładnie jest, morały się prawi. Można się wyżyć. Dokładnie, drze się, krzyczy. Później się otwiera lodówkę, wychodzi i wszyscy tylko tak patrzą na ciebie, nie? Tak, aaa! Dobra. No, także co, no zabieramy się do pracy powoli. Zobacz. A co to jest? Na swojego brepsica. Powiedz ładnie. To jest, powiedz ładnie, tak. To jest decarbonizer, do którego się wsypuje specjalne chemikalia i podgrzewa wodę do około 90-100 stopni. No nie do 100, 90 paru stopni. I do niego wkłada się różne przypalone rzeczy, które jest ciężko domyć. One godzinka wie i puszcza, no, czasem 10-15 minutach, w zależności jak przypalone jest, było. Jaki jest stan przypalenia, to wszystko odma. Dobra, no to zaczynamy. Tutaj widzę, to jest tak zwany prep list, prep sheet. I tutaj wszystkie prace, które mam dzisiaj wykonać. Nie jest ich dużo, no ale zawsze coś. A jeszcze wam pokażę te spec sheet. Dobrze, spec sheet. Czyli tutaj mamy wszystkie dania. Tutaj dlatego, że Igo jest restauracją sieciową, tutaj jest wszystko napisane, pokazane i jest opisane, żeby w każdej restauracji było tak samo to podane. Na przykład oliwki. Oliwki, 110 gram oliwek wrzucamy. Pita i hummus. Tak więc wszystkie dania tutaj są opisane. Zaczynamy od takich najdrobniejszych przystawek, appetizerów i przechodzimy dalej.
na przykład do pizz, warzyw, dań głównych, deserów. Popatrzcie, tu jest wszystko napisane, co jak się robi, ze zdjęciem. Jak robicie coś, to sprawdzacie, co tam idzie, jak to się robi. No i tak to ma wyglądać za każdym razem. Prosta rzecz. Wszystko jest napisane. Tak więc nie jest ciężko. Ciężko jest na początek. Jak się zaprzyjaźnię z tym wszystkim, to będę wiedział już, co robić.